Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że spędzą Państwo bardzo dobry wieczór w Muzeum Historycznym Skierniewic. To drugi koncert finałowy 19. Festiwalu Muzyki Romantycznej. Tak jak zapowiadałam tydzień temu, dziś odbędzie się koncert nadzwyczajny, a zagra dla nas półfinalista konkursu chopinowskiego Piotr Aleksewicz. Zakończył się koncert nadzwyczajny 19. Festiwalu Muzyki Romantycznej. Przed chwilą skończył Pan ten swój recital i proszę nam powiedzieć, jakie emocje po koncercie w Skierniewicach. Niezwykłe emocje. Muszę przyznać, że nie wiedziałem, że jest tutaj taka piękne muzeum oraz piękna sala koncertowa. Kameralna, ale bardzo przyjemna, bardzo przyjazna. Także bardzo się cieszę i dziękuję raz jeszcze za zaproszenie, za możliwość wystąpienia przed skierniewicką publicznością. Czy nie nudzi się Panu już grać Chopina po konkursie? Prawdę mówiąc, nudziło mi się bardziej przed konkursem już. Znaczy, to jest może złe słowo, nudziło mi się. Trochę byłem zmęczony tym repertuarem. A w tym momencie jakoś ten konkurs, myślę, że wręcz przeciwnie, pozwolił mi zakochać się ponownie w muzyce Fryderyka Chopina. No, my też zakochaliśmy się w muzyce Fryderyka Chopina. Wiele osób zakochało się w Pana grze. Czy teraz, dziękuję, po konkursie odpoczynek od Chopina, czy jeszcze nadal ma Pan jeszcze w planie recitale chopinowskie? Jeszcze mam w planach recitale chopinowskie, ale myślę, że już powoli uciekam od tej monografii recitali od początku przyszłego roku kalendarzowego. To proszę zdradzić, jakie plany? Jakich kompozytorów będzie Pan grał? Na pewno będę grał Rachmaninowa, na pewno będę grał Beethovena, na pewno będę pracował nad Mozartem, nad koncertem fortepianowym, na pewno nad Brahmsem, też koncertem fortepianowym. A proszę powiedzieć, czy przy takim życiu koncertowym jest czas na studiowanie, bo jest Pan studentem w klasie profesora Pawła Zawadzkiego. Kiedy ma Pan czas na studiowanie? Bo to nie są tylko zajęcia, przecież gry na fortepianie. Ja jestem od początku studiów na indywidualnym
toku studiów, to tak się nazywa. I to pozwala mi właśnie podróżować, móc się rozwijać, ćwiczyć, niekoniecznie chodzić na każde zajęcia, ale wiąże się to z tym, że trzeba też dużo samodzielnej pracy włożyć w przygotowanie określonego materiału z każdego przedmiotu na koniec semestrów. Więc nie jest to wcale takie proste i kolorowe, jakby się mogło wydawać, ale na pewno pozwala mi to, tak jak już mówiłem, rozwijać się i przede wszystkim pracować oraz na lekcje z profesorem, które nie mają tak naprawdę określonych godzin, ponieważ pracujemy tak naprawdę ile potrzeba. To bardzo pięknie, mistrz i uczeń. To proszę tak na zakończenie, ponieważ nie chciałabym pana zbyt długo męczyć, bo recital trwał dość długo. Proszę mi powiedzieć, jakie pan ma najmilsze wspomnienia z jakichś koncertów czy konkursów, które już kiedyś się odbyły? Z jakiego kraju czy miasta? Mam bardzo dużo miłych wspomnień. Prawdę mówiąc, każdy koncert niesie ze sobą jakieś miłe wspomnienie. Zawsze z każdego zresztą doświadczenia uważam, trzeba wyciągnąć wnioski pozytywne. Na pewno bardzo dobrze wspominam konkurs ogólnopolski imienia Fryderyka Chopina w 2020 roku, który odbywał się także w Filharmonii Narodowej. No, ze względu też na ludzi, którzy tam byli, no, znamy się wszyscy od wielu lat i mogliśmy jakoś tak wspólnie napędzać się do działania. Konkurs międzynarodowy był już trochę inaczej, ponieważ każdy z nas miał swoje rzeczy, było dużo uczestników, już nie było czasu na takie wzajemne wspieranie się. Jak jeszcze koncerty czy konkursy pamiętam dobrze? Pamiętam konkurs także ogólnopolski szopenowski w Gdańsku, na którym byłem. Też był to listopad, była właśnie taka pogoda jak teraz w Skierniewicach, śnieg, praktycznie zima. I też jakieś mam takie miłe wspomnienia. Nie wiem, człowiek czasem tak zapisuje jakieś takie miłe momenty, nawet niekoniecznie potrafiąc je określić, dlaczego one takie były. I myślę, że właśnie też ten konkurs w Gdańsku dał mi takie. Na pewno konkurs w Szkocji, na którym byłem już parę dobrych lat temu. Także tych wspomnień jest wiele, ale ciężko jest wskazać jedne, tak naprawdę. Jedno wspomnienie, które szczególnie jakoś mi tkwi w pamięci w tym momencie. A kiedy pan chodził do szkoły muzycznej, muszę jednak zadać to pytanie, ponieważ pewnie obejrzą nas również uczniowie szkoły muzycznej. Kiedy pan chodził do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, ile czasu spędzał pan przy fortepianie? Godzinę maks. Do końca szkoły? Nie, w szóstej klasie zacząłem więcej. W szóstej klasie jakiś był przełom, ale walka ze mną trwała właściwie przez 5 lat, żeby zmusić się do ćwiczenia. To nie było takie proste, no szczególnie dla moich rodziców jednak. Chociaż dla mnie też. No to w którym momencie zapadła ta decyzja, że jednak muzyka i fortepian? W szóstej klasie szkoły pierwszego stopnia podstawowej. Aha. Tak naprawdę dopiero. Ja zawsze fascynowałem się dyrygenturą, muszę powiedzieć. I jakoś ta muzyka symfoniczna mnie tak tkwiła od wczesnego dzieciństwa. A fortepian potem, tak ja zawsze to powtarzam, sprawił, że jest moją orkiestrą w tym momencie i na nim gram. I to jest mój cały świat. To jest takie może z tą dyrygenturą niespełnione marzenie, ale czy ono zostanie spełnione, czy nie zostanie, to ale ono jeszcze powiedzieć. Może się spełnić, bo wielcy pianiści też zostawali dyrygentami i życzymy panu, żeby wszystkie marzenia się spełniały i te pianistyczne, no i może te związane z dyrygenturą. I bardzo serdecznie dziękujemy za tak błyskawiczną decyzję zagrania w Skierniewicach. Bardzo Była dziękuję. Nam bardzo miło pana gościć. Wszystkiego najlepszego życzymy na dalsze lata. Wszystkiego dobrego.